Tu. Siary, widzę, dzień dobry. Zaczynamy kolejny odcinek z The Long Drive, tak. Mamy pełną naszą karawanę, trzy przyczepy, wszystko jest super, auto na miejscu. Jest kozaczek, ale jeszcze bardziej kozaczka jest wiadomość, którą dostałem od YouTube, bo okazuje się, że ostatnio w ramach tego, że gramy w Long Drive'a, to strasznie dużo ludzi kupuje wspieraczy na kanale. Więc dziękuję wszystkim ludzikom, które kupiły wspieracze, bo przez ostatnie dosłownie dwa dni 100 osób kupiło wspieracze za 2 złote. Tak, kosztuje to 2 złote miesięcznie. To najtańsza cena, jaką mogłem ustawić na YouTubie i taką ustawiłem, bo fajnie, jak macie dostęp do tych ikonek specjalnych i odznaki macie na czacie i w komentarzach i tak dalej, i tak dalej. Fajna rzecz, polecam i dziękuję oczywiście wszystkim, którzy sobie już wzięli. I w opisie macie link do G2A oczywiście. Macie gry w dobrych cenach, też fajna sprawa. No, co zrobiłem, to w opcjach mi napisaliście, że mogę sobie zmienić fizykę, że przedmioty na przyczepie będą się przyklejały na tej przyczepie tak samo jak na tamtych. I tak sobie ustawiłem, nie wiem czemu auto się przesuwa. To ja się przesuwam. Czemu ja się przesuwam? Nie wiem, przesuwam się, ale tylko jak stoję na tym. No więc ustawiłem sobie taką fizykę, żeby wszystko było przyklejone, bo da się tak. No i teraz będzie wszystko przyklejone w środku i nie będzie latać. I to duży plus jest, no bo jak wiecie, wcześniej to był ogromny problem, że to wszystko tak latało. Teraz już po problemie w takim razie. Muszę zjeść i się napić chyba, zanim jeszcze pójdziemy dalej, co nie? Gdzieś tu boczek powinien latać. Boczuś! Muszę sobie wyznaczyć jedno miejsce na jedzenie chyba. No, a nie mogę jeszcze zjeść, bo muszę kubkę zrobić. Kubka. Dobra, dwa razy się udało i poprawimy sikami. Psi. Bardzo, bardzo dużo siku i kupę było. No tak jest, tak jest. No właściwie to dużo czytam waszych komentarzy jak zwykle. Dużo cennych porad tam znajduję jak zwykle. Ale dużo osób też ostatnio jakoś tak, no nie wiem jak to powiedzieć, no spadło z dywanu czy coś, bo mi piszą na przykład: ej, wywal te przyczepy, bo ci tyle niepotrzebnych. I powiem wam tak, z całym poszanowaniem i w ogóle zamknij się apę. Bardzo mi są potrzebne te, a tu już jest zero, to zostawię. Bardzo mi są potrzebne szmegesy, tegesy, przyczepy moje. Bez nich to auto nie byłoby takie same. I na tym skończył dyskusję o pozostawianiu przyczep. Nie pozostawiam ich, nie ma szans, to nie ma opcji takiej nawet. No, mam nadzieję, że się z tym zgadzacie i napiszecie o tym, że się zgadzacie, bo dużo osób tam marudziło, nie wiem czemu sobie. I co chciałem powiedzieć, w ogóle ostatnia akcja z hashtagami jakaś nie siadła, nie załapaliście chyba o co chodzi, że w komentarzu dopisać tylko hashtag. W sumie chyba jedna osoba tylko napisała. Dużo było komentarzy, ale tylko jedna osoba strzeliła, o co chodzi. No, też powodzenia z tym razem, może się uda. No, nie mogę przeładować do końca pistoletu. Coś się zepsuło. Dobra, tamtego nie ruszam, bo jest mega ciężkie. Czy to jest ten z alkoholem, co jest taki mega ciężki? Tak, to jest z tym alkoholem, co mi pytaliście, po co ja go w ogóle wiozę i ja nie wiem. Podobno się można leczyć tym, tak ktoś napisał też. Dobra, jedziemy. Wszystko zrobiłem prawdopodobnie. Prawdopodobnie wszystko zrobiłem, można jechać. Och, ale się fajnie tuczę. No. Idziemy przez siebie. Sznurek ze mną jest tu w biurze. Muszę spać aktualnie, bo mówi, że w kimonko. Co jeszcze mogę powiedzieć dzisiaj? No, generalnie dzisiejszy odcinek będzie troszkę krótszy niż ostatnia, dlatego że idzie weekend i chcę wam zrobić taki zapas na weekend, żeście mieli co oglądać. Więc będziecie mieli kilka krótkich odcinków zamiast jednego wielkiego, a to dlatego, że muszę się wyrobić z robotą, no nie? Wiecie o co chodzi. Dobra, trochę nam tam trzęsie. No, jakby jedna przyczepa jest do góry nogami. No, pewnie dlatego. Dobra, udało się ją obrócić, tak? To był zaplanowany manewr. Możemy jechać dalej. A nie, nie możemy jechać dalej, bo zrobiłem złą nawrotkę i zablokowało się o słupa. A i teraz się zablokowały ze sobą, więc nie da się ich wyciągnąć. No nieźle. Halo, do przodu teraz auto. Nie chcę ruszyć w ogóle. Dobra, kozak jest.
Kozak jest i jedziemy dalej. No, nie chciałbym się pozbywać tych przyczep, bo uważam, że połowa zabawy teraz jest związana z tym, że my mamy te przyczepy. Jest super fajnie, że je mamy. Jest śmieszkowo i podoba mi się takie utrudnienie, że je mam i że muszę uważać, żeby się nie wywrócić. Auto jedzie już coraz lepiej. No, 70 na godzinę to jest taka, myślę, bezpieczna prędkość, żeby nie rozwalić się przy wypadku, ale jednak nie jechać też turbo powoli. Tak mi się zdaje, tak mi się zdaje. Oczywiście przekonamy się jeszcze, czy to był taki dobry pomysł kiedyś na pewno, bo w końcu się wydarzy jakiś big problem z tymi przyczepami pewnie. No, które strasznie świrują od czasu do czasu, ale tylko od czasu do czasu, więc nic złego się nie dzieje. Nic takiego bardzo okropnego się nie dzieje moim zdaniem. A droga bardzo przyjemna, 106 km przejechaliśmy, to całkiem dużo moim zdaniem. O, coś tam szarpnęło przy próbie zakręcania. Bardzo dużo to jest 106 km. Żeby grę przejść, trzeba przejechać tylko 5000, więc w takim tempie, no to myślę, że no kilka odcinków jeszcze i dojedziemy tam do mamy. I gituwa, i koniec gry, i finał, także spokojnie. O, tam coś dużego, czy to góra jest? Chyba to jakiś wielki magazyn. Nie wiem, no nie mam pojęcia, co to może być. W każdym razie wygląda jak wielki magazyn, mam nadzieję, że to jest wielki magazyn. Wow, ale królikami rzuciło. O kurka. Nie, to chyba nie jest wielki magazyn, to chyba szczyt góry po prostu gdzieś w oddali. No, szczyt góry w oddali, trochę jak magazyn. Trochę. Ale nie bardzo, niestety. Chyba mamy teraz taki odcinek drogi, gdzie gra uznała: ej, nic ci nie zrespie, jedź sobie po prostu drogą, bo masz za dużo sprzętu na pacę i jesteś zbyt bogaty, więc nie będziesz miał budynków już przez kolejne pół godziny. No, prawdopodobnie to jest taki etap rozgrywki, ale jak wiecie, ważne są takie etapy. Coś strasznie zwoliłem. O, znowu mam przyczepy do góry nogami. Możesz się ogarnąć, bo nie mogę pod górkę podjechać. Halo. Ale głupia przyczepa. Nie, no, wiecie co? Ja myślę, że dlatego, że tam jest ta... beczka. Muszę tą beczkę przenieść. Muszę beczkę przenieść, na pewno. To czy ja teraz obrócę tą przyczepę w ogóle? Nie wiem, czy będę w stanie ją obrócić. Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to trochę lipa. Trochę. Halo, no co ty robisz, no? Czy ja mogę obrócić jakoś? O nie, chyba nie mogę. O, udało się. Dobra. Na szczęście jest turbo lekka, jak ją pcham. Dobra, zabieram to. Sorry, ale muszę to zabrać. No, bardzo łatwo się przemieszcza tą. Ej, czy ja, powiem wam, najchętniej bym ją po prostu wyrzucił, ale nie chcę tego robić, bo będę miał za łatwo wtedy i pewnie powiecie: ale masz teraz łatwo, to już nie ten sam gameplay, co się zapisywałem na niego, kupując wspieracza za 2 złote. Może tak być. O nie, wywróciło się. Może mogłoby się tak stać, dlatego nie będę tak robił, nie będę wyrzucał, żeby wam nie psuć wrażeń z tej piekielnie trudnej rozgrywki, którą sobie sam zaserwowałem. Dobra, na scrollu całkiem szybko można tym nawet zarzucać. No tam byleby to upchać gdzieś. O, dalej. Znowu się przemieszcza wszystko jak stoję, mam wrażenie. Tam za ścianę. Dobra, kozak, przyczepione. Fajnie. Prawdopodobnie teraz będzie kozaczek. Już nic nie będzie rzucać, będzie się dobrze jechało. Chyba. No. Jazda, jedziemy dalej. Pociąg rusza. Proszę, wszyscy do środka, kasujemy bilety. No, czemu mi się to cały czas przekrzywia? Chcę mieć na buzie. No. Tak, a to tak było. Czemu się przekrzywiło? Nie wiem, o co chodzi. Czy ja mam aż takie wielkie turbulencje, że mi aż przekrzywia wszystkie lusterka w aucie? Wątpię. No i teraz ta przyczepa chyba zachowuje się dużo lepiej. No, zdecydowanie lepiej. Kiedy jakbym dał jej szersze koła, to ona by lepiej się zachowywała jeszcze. To myślałem przez chwilę, żeby wymienić średnie koła z dużej przyczepy, dać do małych przyczepek, a małe koła z małych przyczepek dać do średniej przyczepy. Pozamieniacie kołami, no nie?
Wtedy tamte będą wyżej, te będą niżej, byłoby kozak. Ale chyba wolę jednak dać do wszystkich średnie koła, zamiast gdziekolwiek dawać te małe, bo te małe to jest jakaś lipa, jakaś mega lipa. Więc dzisiaj fajnie by było, jakbym znalazł średnie koła. I znając moje szczęście, to pewnie je zaraz znajdę. Pewnie zaraz będzie jakiś przybytek, to jakiś budynek, jakieś stodoła, garaż, stacja paliw i tam będzie dużo średnich kół akurat. O kurczę, nic nie ma, ale akcja. Ej, autentycznie, nic nie ma. To dobrze z jednej strony, bo daleko dojedziemy, bo się nie zatrzymujemy, bo nie ma po co. Ale z drugiej strony, no, chętnie bym sobie coś przeszukał. No, dzisiaj taki podróżniczy odcinek będzie bardziej. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach, bo ja nie wiem, czy wy wolicie właściwie takie odcinki, gdzie wycinam tą podróż, czy że całą zostawiam. Chociaż mi się wydaje, że kwintesencja tej gry to jest właśnie ta podróż, że się jedzie i że czasami to jest sama droga i martwienie się, czy starczy jedzenia. Akurat ja mam jedzenia i picia jeszcze zapas spory, ale no wiecie. O, stacja. Mówiłem, że będzie stacja i średnie koła, poproszę, 4 sztuki. Przynajmniej 2, no na 4 to już by było ekstra, ale 2 to chyba wystarczy, żeby były, nie? O, już widzę części jakieś, oj, widzę jedno koło już. I słyszę wszemka. No. Ojoj. Zostaw, Przemek. A jak tam się czujesz? Przemek, nadążasz? Ej, on nadąża. To jest zgarane. Przemek. Przemek! W lusterku go widzę cały czas. Przykleił mi się do auta. Halo! Przemek, odsuń się! Bandyto! O, odwrócił się. Przestań! O, odpadł. Dobra, Przemek odpadł, został przetransportowany. Legitnie. Bardzo legitnie. Nie zdążyłem wysiąść, zanim on już dobiegł tu. Te Przemki są coraz groźniejsze. Przemek! Ło, jak ty daleko zostałeś, biedny. O, co tam jest? Tam jest jakiś wielki budynek w ogóle. Przemuś, tu jestem. O, chyba się gubi, bo jest za nisko. Nie wie, co mam zrobić ze sobą. Dobra, to olać go. No. Niech se radzi, Przemysław. Dobra, czy to jest średnie koło, czy ja dobrze widzę, czy to małe? Nie, to chyba małe jednak, wiecie? Teraz porównam, ale wydaje mi się, że to może być małe koło. No. Tak, to małe koło. Mogę sobie wrzucić jako zapasowe zawsze, nie? A co to za koreczek do środka taki? Dobra, wymienię je sobie, bo to jest takie zarzewiałe. To damy te ładne. I ten koreczek to nie, ale to dam. Nie wiem, co się z tym stało. Halo! O, wpadło pod spód. Tu miałeś być. Dobra, fajnie. Chłopaczek zamontowany. Szukamy tu jedzenia, picia. O, benzyna 1,5 litra. To sobie doleję do mojej mieszanki standardowo. Może się trochę poprawi. Chociaż wątpię już, że się poprawi. Za tym już zaczynacie sugerować, żebym wszystko wylał i wlał po prostu benzynę. Ale ja się nie poddaję. Ja tu zrobię dobrą mieszankę w końcu. Zobaczycie. A ile tam jest miejsca? Przepraszam bardzo. 3 litry jest, czyli mógłbym czystej benzyny 3 litry dolać ewentualnie. Mogę to zrobić, bo mam czystą benzynę z tyłu. Pewnie tak zrobię. Co tu jest? Alkohol. O, jedzonko. A to co? Papierosek, dobra. Czerwoną farbę też tam widzę, więc to mi się przyda do malowania. Wiecie co zrobię? Umówmy się, że jedzenie jest na drugiej. Te zapasowe, dodatkowe. Będę tam rzucał. Bo nie chcę mi się w aucie szukać później, jak ono takie jest porozwalane wszędzie. A to co jest? Klawiatura? A, rejestracja. DOR. To ja chcę mieć rejestrację. Chcę mieć rejestrację nową. Gdzie się to przyczepia? O, tak się przyczepia. Cyk. Ale fajnie. Mam rejestrację. Teraz mi policja nie zatrzyma, bo wiedzą, że jestem legalnym kierowcą. Dobra. Mówiliście mi, że w tych butelkach może być nie tylko alkohol w ogóle. To się zdziwiłem. Olej, o. Ale akcja. Dobra, bardzo dużo jedzenia tu jest. Które w sumie zjem całe, bo napełnię sobie akurat brzuszek. Dobra, to chcę pomalować na tabie. A teraz już klikam taba, bo mi napisaliście, że tak czym klikał. Tu mi się kolor zmienił. O, ładny czerwony teraz będzie wszędzie. Tu pomarańcza wyszła. Dawaj tego. Czemu to się nie... Chyba, że... A, to jest mocniej pomalowane. Nie. Tam to jest takie bardziej pomarańczowe. Nie rozumiem. Maskę.
maskę. No musi być wściekły, wściekły czerwony. Z najszybsze auto wtedy. Nie wiem, czy się orientujecie, ale to bardzo do prędkości dodaje. No. Też mi ktoś napisał, że ta moja przyczepa nie jest do końca wyczyszczona, tak jak się spodziewałem słusznie. I muszę jeszcze przyszczotkować ją trochę, bo ona jeszcze jest na jednym poziomie rdzy. Więc tak zrobię, jak znajdę tylko szczotkę. Chyba tutaj nic nie znajdę ciekawego. Na dachu nic nie widzę. To taki ten... Ta stacja taka biedna, chociaż fajna. Wezmę wykrywacz metali, bo z wykrywaczem metali to wiecie jak jest, no nie? Akurat to się opłaca. Halo. Ach, ciężko się tam wchodzi. Dobra. Dobra. Okej. Dobra. Sprawdźmy to. Przejdziemy się dookoła budynku. O. To chyba to załapało. No. Dookoła budyneczku, bo to zaraz przy budynku często coś jest. Pokopiemy, może coś znajdziemy. Zobaczymy. Zobaczymy, może coś będzie akurat. Halo, wykrywasz metale, ci jesteście. Może ich nie być również też. Nie zawsze coś jest. No, nie zawsze coś jest. Czasami po prostu nic nie ma. Ale myślę, że warto sprawdzić, bo pierwszą wie, co ja tam znajdę. Może mi się wylosuje coś ciekawego. No, już miałem wypas chłodnicę, więc wiecie, no jak chłodnice wypadają, to chyba wszystko może wypaść. Dobra, nic tu nie ma niestety. Nic tu nie ma niestety. Chowam cię tu, proszę bardzo. Zamykam drzwi i odjeżdżamy. Myślałem, czy tej benzyny nie dolać w sumie. Ale, a mógłbym. A bo ja mam z tyłu węża. Dobra, to tak zrobię. Okej, tak zrobię. Napełnię sobie ten kanister samą benzyną. Tak, żebym miał... Hop, dobra. Teraz tak, ciebie tak. Tu gdzieś wąż był, jest. Chodź wężu. On się przyczepił do czegoś. Czego ty się przyczepiłeś? Halo. Halo, ktoś mi mówił, że mogę kolizję wyłączyć. Halo. O, jest git. Dobra. Który to jest z gołą benzyną? Diesel, olej, diesel, benzyna. Dobra. Nie jest w sumie tak dużo tej benzyny, jak się spodziewałem, że będzie. Tak. Teraz ty tu. I nie wracaj. Dobra. 20 litrów aż tutaj wejdzie. To czemu nie weszło? Halo, no co jest? Odpięło się? Odpięło się? A, tu się przesuwa nadal wszystko. Nie wiem dlaczego. Wyjdę z tego. Jak siedzę w środku, to się wszystko przesuwa. To przestało się lać już? Boże, wąż się odczepił. Nie, to jest zbugowane coś na tym. Odkąd włączyłem te ustawienie, że ten, żeby mi fizyka tutaj kleiła wszystko, to nagle przestało wszystko dobrze działać. Autentycznie. Przestało wszystko dobrze działać. Naleję ile się da i koniec. No, cały czas się coś przesuwa. Ja się przesuwam. Wygląda tak, jakby się świat przesuwał, ale to ja się przesuwam. Prawdopodobnie. Oj. Dobra. Dobra, biorę cię do przodu. Fajnie. I teraz będę mógł sobie super fajnie ogarniać tą benzynkę. Będzie kozaczek, na pewno. Będzie na pewno kozaczek bezproblemowy. Cyk. I dolewaj tutaj benzynki. 76% benzyny. Cyk, dobra. Dobra, bardzo ładnie. A, to mam puste kanistry chyba. Prawdopodobnie. A może pełne, jak on to wie. W każdym razie ten będzie z benzynką. Ładnie tutaj czekał sobie na potrzebę, żeby uzupełnić trochę baku. A będzie uzupełniać, jak będziemy spalać. Nie będziemy wylewać. To też takie sugestie były, że wylewać z baku coś i zalać dobrą benzyną. Nie jestem zainteresowany. Dobra, trochę kopce czy mało kopce? No, dużo kopce. Ale już przeszliśmy daleko, mieliśmy chyba 20% oleju tam, no nie? A tu już zostało tylko 4. No już widać różnicę na aucie, patrzcie, 100 na godzinę jadę. Cholera jasna! Co się stało? Myślałem, że królika to mogę na luzie przejechać. Boniu, oj się wystraszyłem. Och, aż się piesek wystraszył. Kupi królik. Co tutaj, co to za sznur? Czy to jest wąż? Tak, to jest wąż. Nie, no część rzeczy mi wypadła w ogóle. Ale akcja.
Ale akcja, w ogóle nie wiedziałem, że potrącenie królika przez 100 na godzinę może być takie niebezpieczne. Burka, burka. Czy to moja krew tam jest? Koło mi odpadło. Drzwi mi odpadły. Co? Pierwszy raz mam taki wypadek ogromny. Boniu. Co jest grane? O głupiego królika? Jeny. Spodziewaliście się tego? Ja się w ogóle nie spodziewałem. A to jest mój bagaj. No. Ale akcja. Masakra. To chyba mi przywaliła tak przyczepa w tył, że aż mi wszystko wysypało. Dobra, ty, sznurek, to sobie zostań tam, znaczy kabel. Sznurek to piesek, sznurek, a to jest kabel. Dobra, już. Ogarnąłem, ale coś, jakie to było niebezpieczne, Boniu. Nigdy więcej nie potrącać królików, pamiętajcie. Dobra, jedziemy. Oj, zakrwawione wszystko, będę musiał to umyć. Ale, ale kręci z przodu. Cały czas kręci. O, przestało. Dobra, ale zasuwamy znowu całkiem szybko. I zabranie tam wagi z tyłu rzeczywiście pomogło mocno. Teraz te przyczepy tak jeżdżą na luzie. 120 na godzinę, nie! Boniu! Gazuj, gazuj, gazuj! O, zatrzymałem się na latarni, jak miło. Chyba, tak. A i czy ja z niej wyjadę teraz? O, wątpię. Powiem wam tak. Ciężkie jest życie. Ciężkie jest życie tutaj frakera, naprawdę. No, naprawdę, dobra, zostają odpalone, żeby mi się ta mieszanka słaba spalała. To odepniemy. Co to tak kopci? Co to tak kopci? Okej. Okay. Przejedziemy kawałek, dosłownie. Wycofamy, tamto przepchamy trochę. I będzie git. Będzie git. Poka, poka jak to wygląda. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę do tyłu. Dora, już. Nie, za dużo. Dora, 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 dora. Tyk. Okej, okej. Nie, no jest coraz lepiej, tak myślę. Coraz lepiej jest, autentycznie. Dora, to się przepchnie na chillku, prawda? Prawda. Czy dopcham tu? Nie. O, teraz dopcham. Za bardzo. Halo, bardzo ciężki to jest temat. O, tego też mogę tak przepchnąć na easy. To nie widziałem. Weź go podłącz, co? No. No. No co jest? O, dobra. W sumie mogę po prostu te przepchnąć. To by byłby taki sam efekt. Nieważne, nieważne. Jest dobrze. Możemy jechać. Dobra. Jechanie 120 na godzinę z tymi przyczepami to nie jest dobry pomysł. No więc tak. Ogłaszam wielką dyskusję na temat tego, czy powinienem jechać z trzema przyczepami, czy nie. Bo jak widać jest to utrudnienie duże, ale też jest zabawa fajna. Zawsze możemy jechać trochę wolniej, no nie? Dajcie znać w komentarzach, po której stronie jesteście barykady, czy jedna duża przyczepa, czy nieskończona liczba przyczep i zabieramy wszystkie, które spotkamy. Bo ja oficjalnie to jestem raczej za tą drugą opcją, że zabieram wszystko, co spotkam, bo fajnie, śmiesznie. Ale beznadziejny biom. Patrzcie, jaka tu jest droga słaba. Jejku, nie jest taka prosta, tylko wyboista jest. Strasznie słabo. Straszna lipa. Straszna lipa taka droga, no ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Tak czasem bywa właśnie z tymi drogami, że no, są wyboiste po prostu. No, no są takie czasem. Widzę, że tu z górki mocno jedziemy teraz. To ja się wody napiję. Okej. Okay. Pilnować prędkości, żeby nie było tak do setki. Te 80 to myślę, że takie bezpieczne. Bezpieczne 80 jest git. Nic tutaj nie widzę, żadnego budynku. Nawet jakby był, to nie wiem, czy mi się warto zatrzymywać w ogóle. Co najwyżej wodę pozyskać. Może pojadę jakieś do tej bezsensownej wieży ciśnień i sobie wodę ogarnę. Choć nie wiem, nie chce mi się trochę tam jeździć do tych wież ciśnieniów. Są nudne. Chyba wolę znaleźć jakiś zwykły kran. Gdzieś w restauracji albo coś. No. No ciężko, ciężko jechać. Jakbym nie miał przyczep, to bym tutaj prześmigał tak i tyle. Ale już jest 112 km, więc też jest nieźle. Też jest nieźle. No jakoś to idzie. Chociaż powoli. Oj, teraz mnie zarzuci chyba, co? Dobra, dodam gazu, niech trochę pociągnie to. Ale to auto się świetnie sprawdza, nie? Ten silnik, on jest kozak.
Jest kozacki silnik, naprawdę super się jeździ. Jadę też w nocy, co jest dziwne, bo raczej w nocy nie jeżdżę. Ale postanowiłem, że dorzucę to takie jeżdżenie nocą dzisiaj. A co mi to? A co, szkoda czasu, że się zatrzymywać, prawda? Zróbmy z tego trochę kilometrów dodatkowych. Tak. Tak właśnie zrobimy. Ojejku. Ej, nie było nawet tak źle, nie? Nie było tak źle, ale chyba jechanie nocą może być trochę niebezpieczne. Z jakiegoś powodu nocą bardziej się rzuca wszystko, nie wiem. Nie wiem dlaczego, nie wiem. Nie wiem. No, spróbujemy. Spróbujemy jeszcze trochę. Może przekroczyłem prędkość moją bezpieczną. Nie zwróciłem uwagi, ale prawie mnie rzuciło. A wiecie, co jest w nocy słabe? Że nie widać pobocznych tych wszystkich budynków. To dlatego się w nocy nie jeździ. Bo droga, co tam, nie jest źle, nie? Ale poboczne budynki, to łatwo ominąć coś wtedy. No, łatwo jest minąć jakiś duży budynek, który jest nawet tam 20 metrów w lewo, w prawo, albo tankowiec cały, bo nie widać go zwyczajnie, nie widać. Jak widzicie, no nic nie widzicie. No. No i ja również nie widzę. Ale góra, jacie. Trochę strach, ale może tam radę. Jestem Indianem Jonesem. Dobra. No. Nieźle. Spokojnie. Luźno. Nie przekraczaj prędkości za bardzo. Będzie gituwa. Mi przez chwilę zgasł silnik, czy mi się wydawało, bo mi się lampka świeciła. Nie wiem, czemu się niby zgasł. Ale pierwszy wie, czy to prawda w ogóle, że mi się coś wydawało tylko. Bo się zapaliło tylko dlatego, że silnik jest zrujnowany, nie? A nie dlatego, że zgasł. To można spokojnie rozjeżdżać. Króliki bebe. Króliki nie wolno. No, można sobie auci zrobić. Auci ałała. No, naprawdę. O! Ała! Polersia! Co się stało? Ajajaj, dobra, widzuńki. Powiem tak, muszę się zatrzymać i odpocząć i poczekać do kolejnego dnia. Tak muszę zrobić. To jest dobry pomysł, no. Autentycznie. Zatrzymuję się, idę w kimę i powoli się z wami żegnam. Idę nagrywać kolejne odcinki na zapas. W piątek, 10 rano, pierwszy odcinek zrobiony. Nagrywamy kolejne, żeby było co na weekend oglądać. Cześć. Pa.